różne rodzaje. Oh my god. Jakby jakieś takie kurki, grzebienie, jakieś takie widelce. No jestem. Laundry day robię. To witamy w serii super restauracji w Pattaji. Drugi filmik z tej okazji. Jedziemy do super przedziwnej, przemega ciekawej restauracji Cabbages and Condoms tutaj w Pattaji przy plaży. Nazwa jest bardzo ciekawa. Restauracja znajduje się na samej plaży. Czego możemy się spodziewać? Nie wiemy. Jedziemy, zobaczymy. Zostańcie do końca, to na pewno będziecie wiedzieć. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i lecimy. Właśnie już zakładamy kaski, co niektórzy już mają. Są przygotowani. Saszetki pod siedzeniem schowane. Odpalamy naszą Hondę. Pali na normalnie tak, cyk, cyk, cyk i już. Full back. Dobra, zakładamy kaski i jedziemy tam. Tam, bo tam jest morze. O nie, sorry, jeszcze dalej. Tam jest morze, tam jest restauracja, tam jedziemy. Ej, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy tu taka ta nazwa to jest taka dziwna. Patrzcie się na to. Birds, czyli ptaki, and bees, czyli tak jakby pszczoły. Cabbages, to tak jakby jakaś kapusta. And condoms. Co? Kapusty. No, kapusty i condoms to jakby kondomy. Restaurant. A w ogóle to jest na dzielnicy Pratamnak i znajduje się to właśnie bardzo blisko morza. Bardzo blisko morza na Pratamnak. Pineskę mogę dać w opisie. Jest to restauracja o tej nazwie, ale też i hotel, który znajduje się tam. Tak się składa, że my też mieszkamy na Pratamnak, ale żeby tu przyjechać, wzięliśmy skuter, bo gdybyśmy nie przyjechali skuterem, to byśmy musieli tutaj pieszo z pół godziny iść. Pattaja jest naprawdę dużym miastem, więc ciężko się tutaj tak na nogach wszystko wszędzie poruszać, więc dobry jest skuter albo Blue Busy, albo Bolt, taka aplikacja, także polecam wam, żebyście się zaznajomili z tymi tematami, jeśli się tutaj wybieracie, a my tymczasem jedziemy dalej. Ej, no idzie ta restauracja? Tam, no to idźmy w końcu do tej restauracji. Może łazimy tu od godziny, a jeszcze do restauracji żeśmy nie doszli. Prysznic. No, prysznic. Śmieszny prysznic. No, ale dobra, idziemy. Cabbages and condoms. A dobra, jest tu coś. O, pani sobie ziółko pali i ma wywalone. W tej... Jest zarezerwowane. Nie wiem, w Tajlandii ogólnie ziółko jest dostępne, dozwolone. Można sobie palić, jak ktoś ma ochotkę. O, ale piękne widoki. Pięknie zachodzące słońce. O Jezu. Dobra, pan nam wskazuje miejsce, gdzie mamy dostępny stolik, gdzie możemy iść i sobie usiąść dzisiaj, bo tam na górze trzeba sobie rezerwować. Żeby usiąść na górze dzisiaj nie jest dostępne, trzeba zarezerwować. A bez rezerwacji siadamy troszeczkę niżej, ale i tak w przepięknym miejscu. Ja nie widziałem dawno tak przepięknych miejsc jak właśnie to tutaj, ale idę jeszcze zobaczyć tutaj troszkę wyżej. No bo tutaj miał być wystrój Cabbages and Condoms. Ja chciałem to zobaczyć. Czekajcie, ja nie wiem, gdzie mam iść. Ja jeszcze chcę tutaj wejść. Chcę wam tu jeszcze coś pokazać. Być może to jest tutaj. A jak nie, to chyba ktoś nas porobił. Ale ogólnie miejsce? O Jezus. Super, że zostało nam polecone. Bo jest po prostu mega. Jest po prostu mega. No i nie wiem co. Tutaj są jakieś takie ludziki. Nie wiem, co te ludziki reprezentują sobą. W każdym bądź razie, patrzcie się, tu jest nawet jakaś książka. Condoms. From condoms to cabbages. O jacie. Ja nie wiem, o co tu chodzi. W każdym bądź razie nie ma tutaj tego. A jest! Coś się tu pokazują, jakieś pierwsze oznaki tego, co tutaj miało być, a jest tego tak mało. Patrzcie na to. Coś tu w końcu się pojawia. W końcu coś tu przypomina nazwę. Lampy zrobili w stylu condoms. I co dalej? Nic więcej? O jacie. No oprócz tego, że to jest przemega miejsce, które bym polecił z całego serca każdemu, no to ta nazwa jest delikatnie myląca. Nazwa jest delikatnie myląca. I ja myślałem, że
tu będzie tego więcej, bo mi się nawet wydaje, że jak gdzieś na Google zaglądałem, to że było jakoś tego kiedyś więcej, a teraz jakoś tak śmiesznie, patrzcie, jaka piękna świnia. Ale naprawdę, to, że jest tego wszystkiego mało, albo ja jestem jeszcze w złym miejscu, to wcale nie ujmuje jakości tego miejsca, superości tego miejsca, bo jest tu niesamowite miejsce. Ja pierdzielę, jak ja się cieszę, że tutaj trafiłem ogólnie. Patrzcie na to. Tu jakieś takie drzewo ustrojone. W ogóle, no co za miejsce. Ale kozackie miejsce. A tutaj morze, o jak ładnie wieje. Dobra, idę do Dorki, bo ona tam siedzi w samym rogu. Idę tam do niej. Tutaj sobie ludzie coś jedzą. O, ogólnie tu jeszcze jakieś takie ciekawostki. No to chyba też właśnie to, o czym myślę, jest tutaj właśnie zrobione z tego, o czym właśnie myślę. A, no to są tu jakieś takie dodatki, no ale, ale ja myślałem, że tego będzie dużo, dużo więcej. Zobaczcie, że tutaj są kwiatki z kondomów zrobione. Są tu jakieś takie akcenty, tylko że ja myślałem, że tego będzie więcej. No dobra, no nic. A tu co? Tu jakieś krawaty na drzewie wiszą. Nie wiem, co mam o nich myśleć, co one oznaczają. A ja cię. Tutaj co? Tu w ogóle pieniądze jakieś na drzewie wiszą. Idziemy coś zamówić do jedzenia. Zobaczymy, co tutaj dobrego do jedzenia mają, co mają dobrego do picia. A ten klimat tutaj, który jest, jest wręcz, bym chętnie powiedział, niepowtarzalny. Jest wyjątkowy, jest zarąbisty. I jeśli jesteście w Pattaji, koniecznie przyjedźcie w to miejsce, zwiedzić to miejsce. Kurczę, co za mega miejsce. Czekajcie, bo tutaj tak, ja muszę iść w prawo. A tu co jest? A, tu są toalety, okej. Okay. Tu są toalety, jakby ktoś potrzebował. Super, fajnie, dobrze wiedzieć. A ja idę tutaj. Thank you. No smoking, to, to mi się podoba. No smoking, jest okej. Okay. Wentylatory nie muszą chodzić, bo wieje wiatr. Jest miło i przyjemnie. Okej. Okay. Ale mamy miejscówkę, powiem ci, Dora. Ja pierdzielę. Ale miejscóweczka taka na rogu. O jacie. Ale mega. Jakbyśmy to specjalnie gdzieś zarezerwowali, co? O jacie. Tutaj morze. Zachodzące słońce już prawie, że... Masz dla mnie drinka? Tak. Jaki? Mr. Condom. Mr. Condom! To będzie dobry drink, chyba go zamówię. Odsunę sobie tylko troszeczkę tą ławeczkę, jakoś się tam wcisnę. Ale miejscóweczka, ale miejscóweczka. Ja się dobra, ale to jest naprawdę mega miejscówka, co? Mega, dobra. Już zaglądam do menu, coś zamawiamy, jemy, pijemy. I siedzimy. Mega. Dobra, okej, okay, mamy wybrane. Ogólnie menu jest takie nie za duże, ale to dobrze. Ja nie lubię dużych menu. Bardzo nie lubię dużych menu. Tu, ja ogólnie zdecydowałem się na takie danie. Kurczę, no to danie kosztuje 320 batów, czyli bardzo dużo. Wygląda tak, nie wiem jak. Nie wiem, co to jest. Ogólnie sea bass, nie wiem, co to jest. Black pepper, no to wiem. Bell chill. Kurde, no takie dziwne coś. Ale lubię takie dania. Lubię takie dania, dlatego to biorę. I do tego bierzemy jakąś zupę i do tego bierzemy jeszcze sałatkę, tak? No, z krewetkami. Także ogólnie mam nadzieję, że się najemy. Dania są takie, zobaczcie w karcie. No, ogólnie wszystko inne jest takie w miarę tanie. 100 batów, 120, tylko że to są jakieś takie przystawki. 160, jakieś makarony. No tutaj mięso. No to mięso to wiadomo, wszędzie jest drogie. Jakieś takie, wiecie, beef, czy jakieś tam jagnięcina, czy jakieś inne rzeczy to są drogie. Ale jakieś ryże 140, 150. No to tak jak w takich restauracjach właśnie, takich super wykwintnych, żebym tak powiedział. W sumie to są jakieś dania po 200, coś. Dobra, ja biorę to za 320. Szarpię się bardzo mocno tutaj, bo inne są znowu 180, 130, 150, 180, 160. Tu jakieś jedno tylko za 330, by to jakieś krewetki. Tu jakieś sałateczki. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś zupki. Właśnie jedną zupkę bierzemy. Tą właśnie. O, tą. Być może będzie bardzo dobra. Ile taka zupka? Wiadomo ile ta zupka? 100, o tak, 120. 120 batów, to jest 15 zł za taką zupkę. Tu są jeszcze inne zupki. Ja bym bardzo jeszcze chciał spróbować tą zupkę. No ale ileż tych zupek można zjeść jednego wieczoru? Nie da się za dużo, więc wzięliśmy już tamtą. Ale są ładnie wyglądające tutaj zupki. Są tutaj jeszcze pataje, jakieś takie inne rzeczy. 110, 100. Bardzo tanio, ogólnie bardzo tania restauracja. Jak na takie miejsce,
No i koniec menu. Więc jest to bardzo tania restauracja, bym stwierdził. I czekamy na zamówienie. Uwaga, uwaga, Chińczycy nadciągają. Od razu 3 stoły zabrali. Tak to wygląda. Jak oni przyjeżdżają, to od razu cała restauracja jest pełna. Ale na szczęście ta restauracja jest dość duża, więc wszyscy się pomieścimy. Ale klimat, jeszcze raz muszę powtórzyć, jest po prostu taki, że mi z tych moich New Balance'ów mnie wyrywa. Ale jakie słońce. Słońce, patrz Dorka, jakie piękne słońce. Tutaj nie widać tego w telewizorze, ale w rzeczywistości to słońce po prostu też wyrywa tak z butów, że patrzcie, jakie niebo. Jacie. Ogólnie to zaczyna się sesja zdjęciowa. Tam panie już się ustawiają do zdjęć, łapią powietrze, bo w ogóle wieje fajnie i tak wszyscy chyba tacy zgrzani przyszli tutaj, a to tak fajnie wieje i patrzą na mnie, a ja ich nagrywam i tak się ja niezręcznie czuję, oni się niezręcznie czują, wszyscy się niezręcznie czują. Dorka coś jeszcze nagrywa i ogólnie jest bardzo niezręcznie, ale ogólnie jest tak zarąbiście, że nawet ta cała niezręczność to w ogóle tutaj, w ogóle. Nie no, jaki trzad. Okej, okay, przyszło nasze jedzonko, jeszcze tylko nie przyszło moje danie, ale przyszło już to, co zamówiła Dorota. To jest ta zupka, ale pachnie przepięknie. Nie wiem jeszcze jak smakuje, ale pachnie mega. Mega pachnie. Patrzcie się, jaka sałateczka z krewetkami. O jacie. Ale sałateczka, jeszcze takiej nie widziałem sałateczki. Tu jeszcze taki talerzyk. O jacie, co to jest w ogóle? Co to? Nie wiadomo co to. W każdym razie na pewno jest cebula, limonka i coś jeszcze. Kiszone. Coś kiszone, dobra, mamy coś kiszonego. Sałateczka, zupka, to. Jakiś tutaj jeszcze taki sosik, dressing taki. I czekamy jeszcze tylko na moje danie i już będziemy mieć komplet. No, słuchajcie, przyszło moje mięso. Ja nawet nie wiem, co ja mam za mięso, bo powiem wam, że to wygląda dziwnie. To wygląda jak jakaś ryba? Nawet nie wiem, co ja zamówiłem. Ale hit. Nie wiem, co zamówiłem, ale to na pewno nie jest kurczak, więc na pewno nie jest świnia ani beef. No to musi być ryba albo jakiś seafood. No, ale wygląda wyśmienicie. Ujacie. Do tego jeszcze te grzybki, papryczka. Ale to wygląda mega. Powiem wam, że te kreweteczki też są takie wielkie, takie pyszne sosiki. Zupka? Przepyszna. Przepyszna. I jakie jedzenie, naprawdę. No i tak, potwierdziło się, moje danie to ryba. Bardzo dobra ryba, dlatego było takie drogie. Bo to ani kurczak, ani jakieś tam świnka, tylko ryba. Ale naprawdę przepyszne danie. Dobra, ostatnie sekundy filmu, tylko chcę powiedzieć, że zobaczcie, cała tutaj restauracja, jak wcześniej było tutaj pusto, to ona teraz jest cała zapełniona. Każdy stolik jest zajęty, jest pełno ludzi. Ej, ale hit, ja tu wcześniej byłem godzinę temu czy więcej, ja patrzyłem na te postacie, takie jakieś postacie, a te przecież ich stroje są z kondonów niby zrobione, o Jezus, ja tego nie widziałem, że cały ten wystrój to jest z kondonów zrobiony. Buty, patrzcie się, patrz na to. Całe buty, ale tu Jezus Maria, patrzcie na to, ile tu jest i tych, o jacie, to ja dopiero teraz to widzę, wcześniej tego nie widziałem, ja tu przedtem przeszedłem, popatrzyłem, a tu są jakieś postacie ubrane, ale nie zauważyłem, że te ubrania są z kondonów zrobione, o jacie, całe z kondonów. Tam nawet święty Mikołaj jest z kondonów cały ustrojony. Ta pani też jest z kondonów ustrojona. Mało tego, ja tu nawet przy tych świniach byłem i nie zauważyłem, że to też wszystko jest ustrojone z kondonów. Jezus Maria, ale siara. Ale ma brodę. Same kondomy. Cały strój czerwony w kondomach. Spodnie w długich kondomach. I buty w krótkich kondomach. Dzień prania, laundry day. Różne rodzaje. Oh my god. Jakby jakieś takie kurki, grzebienie, jakieś takie widelce. No jestem, jestem. Laundry day robię. A tutaj mamy jeszcze taką wishing well. Jakbym miał to przetłumaczyć, to by była studnia życzeń. I możemy tam rzucać pieniążki. Cała studnia w pieniążkach. Jest tutaj taka żaba i krab. Jeszcze jakieś inne małpka i inne zwierzątka. Jeszcze na zakończenie przechodzimy przez lobby, w którym jest sklep, gdzie można kupić sobie na przykład takie kubki różne. O, proszę bardzo. O, tutaj są takie ciekawe rzeczy. O, tutaj też. No, to są takie ciekawe rzeczy.
Są takie zwierzątka wychodzące z kubków. A tutaj jeszcze są jakieś takie otwieracze, podstawki, różne rzeczy. O, jaszczurki. O, jedna uciekła szybko. Się wystraszyła. O, tutaj jest jedna. Oj, druga, trzecia, czwarta. My jesteśmy w takim miejscu, gdzie tu wszystkiego jest dużo, raczej nie tylko jaszczurek. Patrz, jakie wieloryby tu pływają. O, ryba jak od ziemi do mojego pasa. Ogromne. Tak, widzę. Widzę.